Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Batman Arkham Asylum. Mamy uratować jeszcze jedną osobę z personelu medycznego. Już mamy, chyba idziemy dobrym śladem. Znaczy, dobrą drogą. Mamy prezent. The other, well, let's just say, I see you, and you see you. O, proszę, mamy jakąś kolejną zagadkę. Znaczy zagadkę, zadanie małe, poboczne. Everyone knows the stories of the various so-called super criminals who've been treated here. But that is only half the story. Our low security wings offer normal, but troubled individuals a safe haven for recovery. Na rogu. Chwila, moment. Ja stąd przyszłam. Zaraz, może na mapie powinnam zobaczyć... Aha, tutaj. No dobra. Czyli... odbijamy w lewo. W lewo na górze. No, tak mam, co ty robisz? Welcome to Arkham Asylum. Our staff are here to help you. When Amadeus Arkham built this fine institution, you would have believed it could be the best idea to build a rehabilitation center in the world. Everyone knows the stories of the various so-called super criminals who've been treated here, but that is only half the story. Our low security wings offer normal but troubled individuals a safe haven for recovery. An extensive breakdown of our costs and healthcare packages can be found at the front desk, or at Ale wiecie co, naprawdę, jeśli to jest tylko ogłuszanie, to naprawdę w wielkim stylu. Chciałam po cichu, ale mi się coś nie udało. No, nie? Dlaczego nie? O, tego? Ja nie wiem, dlaczego mi te ogłuszenia jakoś nie wychodzą. W sensie, no, ogłuszanie leczących przeciwników. Mamy dostępną jakąś modyfikację i tak, co to jest? Nie wiem, tam też. Tak, to mi się podoba. I w ogóle bym poszła w jakieś ładowanie tego właśnie, ale chyba nie mam teraz możliwości jeszcze jednej modyfikacji wykupić. Cash, what happened? There was an alarm in medical. I heard someone shouting and found the doc lying on the floor. When I went to help him, the room was flooded with gas. These doors locked. Boże, przepraszam was za to cięcie. Don't know how long we can last. How brave. Let's give Mr. Cash a great big hand. He could use one. Za górą jakoś? You'll be laughing out of your butt when I get out of here. Lighten up, Holmes. I'm just messing with you. Can't wait to return the favor. Leave it, Cash. Can you control the ventilation system in there? Try. It's a no-go. He disabled remote access. I'll find a way. Jak zwykle. I ja mam myśleć. Wow. Tu mogę wejść jeszcze wyżej. No dobra, i widzę tą wentylacyjną. To oznacza tylko jedno. Mamy tam leść. Tak. Nie jest zbyt skomplikowana. Pod względem trudności, czy w sumie takich różnych rozwiązań. Więc czuję się coraz lepiej, ale tak. To miejsce napełnia się gazem. I zdecydowanie nie chcę do tego gazu jakoś się wrąbać. Hmm.
Nie rozumiem czegoś. A, udało mi się to właśnie, co chciałam. Tak jakby. Bo planowałam. Tam jest wentylator, okej. I muszę znaleźć na niej jakiś sposób. Dobra, a mogę na przykład... No, dlaczego... Ja jednej rzeczy nie rozumiem. Bo jakbym tam się dostała... Nie wiem, to jest bardzo dziwne. Jestem przerażony. No dobra, ale co ja zrobię? Tu? Zaraz, a może tak? Po prostu? Jejku, to było takie łatwe. A ja kombinowałam. Dobra, ale nie są to jeszcze wszystkie. Ale dobra, tak jak kombinowałam, mogą na przykład tutaj się dostać. Mogę coś takiego zrobić? To jest wielka złośliwość, co? Ale ojej, wypadek przy pracy. Teraz tak, trzeba chyba... Trzeba by znaleźć kolejny. Jest. I teraz tak. Czy ja mogę się gdziekolwiek tu na górze zaczepić? Czy tak nie bardzo? Dobra, tu wejdziemy. Tak. No i jest to w zasięgu naszego bumerangu. Trafię stamtąd? Elegancko. I co? Jeszcze jeden. Jeszcze jeden poziom, mówicie? Czyli tak, jeszcze jeden wyłącznik tam jest, czyli to już nie powinno być aż tak skomplikowane. Tutaj. Dobra, czyli tu mamy życiory uaktualnione. No, w sumie możemy sobie zerknąć, ale tam nic poza tym czytać. Wow, mamy nową taśmę o niej. Harleen Quinzel? Call me Harley. Everyone does. I'm surprised you want to intern here at Arkham. I've always had a thing for extreme personalities. You can't deny there's an element of glamour to these super criminals. I'll warn you right now. These are hardcore psychotics. Most would rather kill you than speak to you. I'm sure I'll be fine, doctor. They'll eat you for breakfast. I mean it. Mi się wydaje, że ja już to słuchałam, ale dobra. Dobra, wentylatorki elegancko działają. Mogę te drzwi otworzyć? A mogą, ale tu w sumie nic nie ma. No dobra, trudno się mówi. I wraca się gdzie trzeba, chyba że najpierw jeszcze z nimi pogadamy. I shouldn't have left intensive treatment. I would have made sure that freak stayed where he belonged. So what's going on? My radio went dead soon after you brought Joker here. Nie mam co z nim gadać. Zaraz. Gdzie ja mam teraz iść? Trochę bardziej górą, czy jak? To jest szyb wentylacyjny. No nie, dlaczego ja się jak idiotka jakaś pogubiłam, gdzie mam iść? Dobra, rozumiem, że wrócimy w starym, dobrym stylu, co? O, właśnie. Myślałam, o co chodzi. Dobra, tak.
Te krzywe. Ojej, jaki śmieszny cień ma Batman. Taki jakiś z uszkami. No, nie wygląda zbyt groźnie. I dobrze, że jemu nie są zbyt straszne takie wysokości różne, bo w grach to zazwyczaj życie troszkę spada po czymś takim. Oho. I gdzie ja tutaj wlazłam? Kółeczko głupie zrobiłam. Dobra, na górę, na górę. No dobra, stąd przyszłam. Chyba. Tam nie chcą iść. I zaraz na mapie. No właśnie, powinnam teraz odbić tu. Nie no, jak krążą jakoś bezsensownie. Sama nie rozumiem, dlaczego tak krążą. Jejku, zawsze zamiast spacji do biegnięcia próbują shift wciskać, nie wiem dlaczego. O, więcej z... Wow! A masz. No, co to miało być? No, weź. Cudownie. Bardzo podobają mi się ataki ogłuszające. Teraz tylko tak. Idziemy już do tego głównego holu, prawda? Czy to jest okulistyka? Batek, nie potrzebujesz może okularów? Tu? Nie, chcę mi się 10 razy mapy sprawdzać, co tak się plącą. Batman! We've got another problem. I need to get back to the mansion. All my research notes are there. We can't risk Joker getting his hands on them. It's not safe, Doctor. The island's a war zone. You won't stand a chance. It's my life's work. You really don't have the authority to... I'll get her there, Batman. You ask me, it's about time for a little payback. I don't like it, but... Who called the elevator? Wasn't us. It's coming from the lower floor. Cash, take Dr. Yell. Get her notes and then find somewhere safe to hold up. Everyone else, go to the observation room. Barricade yourselves in. The boss says he's in here somewhere. Spread out. Tylko trzech, to w sumie nie mam co się aż tak obawiać. Grunt, żeby się nimi zająć. Po cichu. Tak, żeby tamci nie zauważyli. Dobra, jest ich dwóch tutaj, tym razem. Oho! Czyżby mnie przeuważył? I teraz... No, Batek! Au! Uciekamy! Pięknie, to po prostu nie mogło być lepiej, co? Nie no, ja muszę przeczekać, aż się rozdzielą. No, naprawdę, weźcie się kuźwa, jeszcze przytulcie może sobie, co? Dobra, tak, spróbują się... Tak. Dobra. Mówisz? Wow. Tak, Batek, wiem, że możesz. I jakoś tam poszło. Teraz tak. Znowu podążamy za śladami tytoniu w porządku, tylko... A tak, tu są szczeny, które chcemy rozwalać, bo dają nam fajne PD. Dobra. I co, winda sama pojedzie, czy mam ją jakoś ruszyć? Sama jedzie. Nie podoba mi się to. Hej, windo. Too easy. Oh, think about it. I got you trapped
in a little metal box, hanging precariously over a deadly drop. What say I just blow the emergency brakes and drop you like a sack of puppies? Say goodnight, Bats. Boom! Jakoś Batmanowi nie jest to śmiechu, co? Got a few more surprises in store for you. Prepare to face your fears. Wszystkim naraz, rozumiem. Kaszelek? To zwykłe przeziębienie, czy ktoś tu rozpuścił jakiś trujący gaz? There is no crane. Pięknie. I'm sure you'll be buzzed through when he's ready. Tell me, Bats, what do you mean, scared? Dobre pytanie. Failing to save this cesspool of a... Not finding the commissioner in time? Me? In a barn? Dobra, wchodzimy tutaj. Ojej, przeraża mnie, czego gra będzie ode mnie wymagała, jakich to wspaniałych umiejętności. Dolny korytarz. O kuźwa. Help me, Batman! Chyba za późno. Dobra, tam nie wejdę, ale jest to, co uwielbiam najbardziej, szyb wentylacyjny. Męczy mnie, że za każdym razem trzeba tak hamować spacją, żeby to otworzyć. No ale dobra, już za którymś razem to się robi po prostu takie wkurzające, a nie jakieś sprawcze czy coś. Nie lubię w krak takiego szybkiego wciskania jakiegoś jednego przycisku. Dobra, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Jak zwykle jedna droga. I'm sorry, Jim. Barbara, I'm sorry. I was too late. I'm sorry. The number you've dialed isn't available. Please leave a message after the tone. Barbara, are you there? To nie brzmi dobrze. Czyli tak, tego nie otworzymy chyba, prawda? Tak, zamknięte. Nie otworzymy? Batman. Dobra, nie otworzymy, to idziemy. Jakoś mnie to nie dziwi, że właśnie w takie miejsce. Tam nie. I coś się już tu dzieje. To uciekające karaluchy czy coś? Ble. To jest najstraszniejsze, co może być. Kostnica, uroczo. Kogo ja tu słyszę? Głosy. O nie, Batman słyszy głosy, to niedobrze. Zaraz, czy ktoś tu się kryje? To tylko kram, myślałam, że kolejne trofeum. Upiorne. Ta jakaś jedna jaśniejąca jest. Ale chyba nas to nie powinno chodzić. Wow. Nie no, ma to naprawdę fajny klimat, muszą przyznać. Dobra, to co ja mam tu zrobić? Raczej się nie wynosić, bo to byłoby nie w Batmana stylu. Ale ja tu niczego takiego nie widzę. Tu powinnam chyba pójść. Czyli dobra, kostnica, fajne miejsce, żeby sobie pozwiedzać. Ale nic dla nas tu nie ma. Przynajmniej w tej części poziomu. Być może okaże się... O cholera.
Być może okaże się, że później coś tu będzie. Wow. Father. Should have stood up to him, son. Like a man. To dziwne. Naprawdę chyba ktoś jakiś gaz trujący rozpuścił, że zaczynamy mieć widy. Mom? Help us, Bruce. Don't let us die. Kurwa. A to jest... Aż się boję otwierać, mam ciary luziska. No właśnie, tak myślałam, że jakiś gaz ktoś rozpuścił, bo on... Albo i nie. Tak, to zdecydowanie nie jest normalne, co Batman teraz widzi. Wielki wir. No świetnie. Jeszcze mi Batmana w krainie czarów trzeba było. Tylko w takiej krainie bardzo wypaczonej, trochę jak z Alice Madness Returns. Czekawkami za metrą? To naprawdę straszne. Ja mam z tym teraz walczyć? O nie. To mi się nie podoba. Dobra, rozumiem, że mam przebiegać. Jak on się odwraca. Wspinamy się, tak. Nie widzi mnie, nie widzi. Dobra, tego też nie zobaczę. Jejku, ależ to jest... Nie, nie, nie. Nie udało mi się. O, to nawet nie. Uciekamy. Teraz niech on się kręci, kręci. I robimy bum. Nie, tu nie ma, mnie tu nie ma. Ale to jak się Batman zmienia, to prawda tylko na chwilę, to jest dość ciekawe. I wszystko jest tam już. Dobra, gdzieś przebiegłam i... Okej, tak jest to. Oślepimy go. Albo wypalimy go. Fajne to było. I możemy zobaczyć nawet życiory. I myślę, że to świetny moment na koniec odcinka, więc... O. Can you hear me? Bruce, what's going on? Oracle, I'm okay. What happened? I lost contact. Are you sure you're all right? Have you found my dad? I'm fine. Had a little run-in with Scarecrow, slowed me down. I'll get back to you in a bit. A, dobra, i właśnie tak jak mówiłam, to jest chyba odpowiedni moment na koniec odcinka, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Na razie to tyle, trzymajcie się, cześć.